ze ściśniętym sercem w noc. Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918. Jest to historia prawdziwa, a wszystkie jej wspomnienia zostały spisane przez Alberta Adamskiego podczas I wojny światowej. Ciąg dalszy części drugiej. Na froncie w Belgii i we Francji. Dzień podróży. 15 lipca 1915. O godzinie 9 rano zaczął się wymarsz z Edicourt. Jak się zdaje, oddalamy się od frontu. Marsz utrudniała rozmiękła, gliniasta gleba. A potem, gdyśmy szli przez las, co zdawało się nie mieć końca, pojawiło się nieznośne, duszne i wilgotne powietrze, przez które o mało nie zasłabłem. W połowie trasy w głębi lasu znaleźliśmy kantynę artyleryjską, przy której zrobiliśmy przerwę obiadową i dostaliśmy ciepłe jedzenie. Kupiłem sobie w kantynie funt masła za 1 markę i 20 fenigów. Po południu pomaszerowaliśmy do znanego nam dworca wojskowego Vignel, gdzie po zwyczajowym długim oczekiwaniu zostaliśmy w końcu wpuszczeni do pociągu. W wagonie trzeciej klasy grano w karty, albo jak w moim przypadku, pilnie obserwowano okolicę, studiując kierunek podróży. Jestem przekonany, że jedziemy przez te same strony, którymi tu przybyliśmy, a więc na pewno jedziemy znowu do tego przeklętego Loretto. Jest już zupełnie ciemno, gdy pada komenda. Wszyscy wysiadać! Dotarliśmy do małej stacji, z której maszerujemy krótko, aż w końcu docieramy chyba do jakiejś wioski. Tym razem nie trwa to długo i już stacjonuję w dużym, pustym pokoju. Ma się w nim zatrzymać 24 ludzi. Przejściowo każdy ma spać na gołej podłodze i w mundurze, bo nie ma słomy. A koca też nikt jeszcze nie dostał. Messancourt, 16 lipca 1915. Cały dzień jest deszczowo, ale dają nam spokój. Stacjonuję w szkole w wiosce Messancourt. Te strony to okolice Sedanu. Mówi się, że zostaniemy tu na dłuższy czas dla wypoczynku, choć myślę, że raczej dla dalszego przeszkolenia. Aby uczynić kwatery nieco przytulniejszymi, załatwiliśmy sobie słomę pszeniczną i przy pomocy płacht namiotowych przygotowaliśmy na ziemi wspólne legowisko. Wyżywienie pozostawia co prawda wiele do życzenia, bo nasza kuchnia polowa jeszcze nie dotarła, ale od przyjaznych mieszkańców można było wszystko kupić za niewielkie pieniądze. Na przykład jedno jajko kosztuje 10 fenigów, funt masła markę, kilogram mięsa 80 fenigów, litr mleka 15-20 fenigów. Naturalnie ceny te ustanowiła niemiecka komendatura wojskowa miejsca. 17 lipca 1915. Zaczyna się służba garnizonowa z jej wszystkimi niemiłymi przejawami. Okazuje się jednak, że my, byli żołnierze 51. pułku, nie jesteśmy mięczakami i nasz chwyt jest równie dobry jak Badańczyków ze służby czynnej. Na szczęście nie mieszkam w jednej kwaterze z tą rasą polakożerców. W szkole stacjonujemy na ogół my, byli 51-cy, bo to jest najgorsza kwatera, wystarczająco dobra dla polskich świń. Tak się jednak składa, że jestem fanatycznym bojownikiem o nasze równouprawnienie i niejednemu z tych Badańczyków gadających łamaną niemczyzną wygarnąłem to i owo po niemiecku. Jest to dla mnie oczywiście bardzo niekorzystne, ale na służbie żaden z tych przyszywanych kamratów nic mi nie zrobi, a na drobne dokuczliwości, na przykład okazjonalne chowanie należących do mnie rzeczy, odpowiadam bez większego rejwachu cichym, acz natychmiastowym i jeszcze sprytniej zaplanowanym rewanżem. My, Górnoślązacy, trzymamy fason. Nic nikomu nie ujdzie płazem, a poza tym są jeszcze Brandenburczycy, którzy są co prawda na ogół młodymi ochotnikami, często jeszcze się uczącymi kandydatami na oficerów. I nawet jeśli niespecjalnie nas poważają, to są przynajmniej porządnymi kamratami. Mam nadzieję, że wkrótce dostaniemy większe uzupełnienie, bo kompania już od dawna nie ma stanu bojowego, czyli nie ma wystarczającej liczby żołnierzy. Może wtedy nie będziemy popychadłami kompanijnymi. Francuskie nabożeństwo.
18 lipca 1915. Ponieważ dziś jest niedziela i nie ma służby, z ciekawości przyszedłem przed południem na francuską mszę do pobliskiego kościoła. Jak wygląda w tutejszych kościołach katolickich, wiem z Loisy-le-Lens i dziś przekonałem się, że krzesła podczas kazania służą do siedzenia, a podczas ceremonii mszy do klęczenia. Przyszedłem właściwie trochę za wcześnie i czekałem z tyłu, tymczasem kościół dość mocno się zapełnił i niemal każde krzesło było zajęte. Poza tym po bokach stało tylko kilkoro dzieci. Brakowało za to mężczyzn. Niewiele też było młodych kobiet. Wskazano mi wolne krzesło, na którym usiadłem. Chociaż nie między ludźmi, ale tak bardziej z boku, z tyłu. Po odśpiewaniu chorału duchowny wszedł na ambonę i dokładnie jak u nas odczytał Ewangelię i wygłosił kazanie. Tyle, że nie zrozumiałem z tego ani słowa. Msza święta była dokładnie taka jak u nas. Najbardziej podobał mi się śpiew brzmiący niczym łacina. Po południu zbierałem w ogrodzie czerwone porzeczki. Śliwki też wkrótce będą dojrzałe. 19 lipca 1915. Dzisiaj przyszło do kompanii 20 nowych żołnierzy. Służba jest coraz trudniejsza do zniesienia w tym upale, a wyżywienie ciągle bardzo skąpe. Każdy tęsknie wyczekuje żołdu. 20 lipca 1915. Kto ma wszy, wystąp! Zakomenderowano dziś rano. Któż na tej wojnie nie ma wszy? Może ci nowi z wczoraj jeszcze ich nie mają, pod warunkiem, że nie leżeli między nami, starymi. Poza tym na pewno wszyscy. Cała kompania, każdy kto ma łeb i nogi, pomaszerowała bez ekwipunku naprzód w dal z pieśnią ochoczą, przez wioskę Sachy. Do odwszalni, nad którą widniał trafny szyld Wszawy Kurort, znajdującej się we wsi Purusain-Reni. Trzeba było poczekać pół dnia, aż przyszła nasza kolej. Ewidentnie jest wielkie parcie ze strony stacjonujących w sąsiedztwie oddziałów na tę byłą fabrykę z pięknym parkiem. Mogliśmy co prawda czekać w pozycji spoczniej, czyli nie trzeba było ciągle stać w szeregu, ale każdy miał wilczy apetyt i co złośliwsi twierdzili, że musimy tak długo czekać, aż ostatnie wszy na naszym grzbiecie zdechną śmiercią głodową. Ja z kolei uważam, że szyld nad odwszalnią powinno się uzupełnić o informację, że pacjentów poddaje się kuracji głodem. W końcu przyszła nasza kolej. Po 60 ludzi naraz mogło wziąć wspaniałą kąpiel w wannie, a tymczasem wszystkie nasze rzeczy, z wyjątkiem zegarków, portmonetek, sakiewek na pierś, portfeli i szelek, a więc wszystkich przedmiotów wykonanych z żelaza, metalu i tym podobnych, powędrowały do odwszenia. Zrobiono to, kiedy my się kąpaliśmy. Przed pójściem do kąpieli oddaliśmy nasze zawiniątka z nazwiskami, a po wykąpaniu się, co musi trwać przynajmniej 3 kwadranse, każdy dostał z powrotem swoje odwszone ubrania. Ale o zgrozo, jak wyglądają nasze piękne kurtki mundurowe, spodnie i czapki? Wszystko nie do poznania, zmięte, wyblakłe, aczkolwiek bez wszy. Wszystkie wszy z larwami i gnidami poszły Bogu dzięki dosłownie do piekła. Albowiem łachy upchnięto w wielkim kotle i potraktowano gorącym powietrzem. Dzięki czemu, wskutek wysokiej temperatury, wszy wraz z lęgiem zostały zniszczone. Biada jednak temu, kto na przykład zapomniał zabrać swoje szelki. Teraz musi trzymać gacie w garści, inaczej je zgubi. Bo pod wpływem gorącego powietrza skóra stała się krucha i zupełnie się zepsuła. Głodni jak wilki, acz bez wszy, w niepozornych, zmiętych uniformach maszerowaliśmy z powrotem do Messoncourt śpiewając. Życie na tyłach. Między naszym obecnym życiem na tyłach, a zwyczajowym bytowaniem tzw. świń tyłowych jest gigantyczna różnica. Ale jest nam chwilowo przyjemniej niż w garnizonie albo na froncie. Nie jest tu tak pięknie jak we Wrocławiu, z kolei wyżywienie na froncie jest lepsze.
ale możemy porządnie się wyspać i nie trząść się o życie. Służba, rzecz jasna, jest tutaj w wojskowym drylu, ale nie ma takich szykan jak w garnizonie. My, Górnoślązacy, z naszą twardą wymową, Badeńczycy z ich osobliwym dolnoniemieckim, Brandenburczycy z gwarą berlińską, wszyscy coraz lepiej się rozumiemy, a różnice językowe nie są już powodem do okazywania wrogości, a co najwyżej okazją do wzajemnego przekomarzania się i pełnego humoru, koleżeńskiego nabijania się z siebie. Wśród naszych Górnoślązaków mamy też sporo przydatnych koleżków, gotowych do każdego chytrego dowcipu i każdej poczciwej zabawy. W kwestii załatwienia wczesnych ziemniaków albo owoców, nasi ziomkowie Kotucha, Paszek i Szczygioł są lepsi od całej reszty. Ci faceci troszczą się o wszystkich kamratów, bez różnicy szczebli. Są jak chomiki. Służba jest wyczerpująca tylko z powodu upału, ale relacje między przełożonymi i podległymi są od dawna znacznie normalniejsze. Dzielą nas tylko niewielkie i zbędne bariery. Na służbie nie ma rozlazłości. Każdy sam z siebie stara się z całych sił, żeby wszystko grało. Pierwsze chwyty decydują zwykle o dalszej służbie podczas całego dnia. Jeśli taki chwyt, na przykład, na ramię broń, zagra przy pierwszym razie, a przy tym jest łomot, aż się ziemia zatrzęsie, to i nam to robi frajdę, a przy okazji cieszy szefa kompanii. Zwarte i szybkie wykonywanie poleceń wprawia kadrę w dobry nastrój i reszta służby nie jest już tak wycieńczająca, jak przy złym humorze dowódców. Specjalny punkt w naszej kompanii to śpiew. Nasz dowódca kompanii, podporucznik Walter, wydaje się być wielkim miłośnikiem śpiewu. Zwyczajowo około godziny 11 musztra się kończy i poszczególne plutony wracają w zwartym szeregu do wsi na przerwę obiadową, a podczas krótkiego marszu trzeba śpiewać na wyścigi. Każdy pluton inną piosenkę, ale tak śpiewać, że aż trzęsą się ściany. Lękliwi Francuzi z wioski myślą pewnie, że nadchodzi cały korpus armijny. Podporucznik zdaje się nade wszystko lubić trzeci pluton, do którego i ja teraz należę. A może my, najmniejsi, drzemy się faktycznie najlepiej? W każdym razie, wedle opinii podporucznika, wciąż wypadamy lepiej od dwóch pozostałych plutonów. Poza służbą, między innymi podczas przerwy obiadowej i wieczorem po godzinie 6, nie ma już więcej tych osławionych szykan, na przykład z roznoszeniem jedzenia. Ma się tu więcej swobody i można pójść na spacer w obrębie granic miejscowości. Z tutejszą ludnością cywilną nie należy co prawda nawiązywać zbyt zażyłych przyjaźni, z czego zresztą całkiem ochoczo rezygnujemy. Z tymi wypełnionymi nienawiścią Francuzami nie potrafimy niemal w ogóle się porozumieć, co najwyżej przez gestykulację i przy pomocy kilku słówek jak merci, bon, oui, grand, petit czy la guerre. Diabeł raczy wiedzieć, na czym jeszcze musimy sobie łamać języki. Ja sam nie zadaję sobie w ogóle trudu, by nauczyć się francuskiego. Cała ta francuska banda może mnie pocałować wiadomo gdzie. Nix appetit, mademoiselle. Brudaski, przeważnie jesteście zainfekowane. A skoro prawdziwe świnie tyłowe mają ochotę, proszę bardzo. Może ze stosunkami miłosnymi tych ostatnich nie będzie aż tak źle, jak się zwykle podejrzewa. My, frontowcy, jesteśmy w zasadzie nie w porządku wobec tak lekceważąco wyzywanych oddziałów tyłowych, bo bez tej kolonper, my na przedzie nie mielibyśmy nic do jedzenia, a wkrótce zostalibyśmy bez naboi. Nie wiemy, co to nuda. Mamy swoje kameralne kapele, związki śpiewacze, kluby sportowe, notorycznych karciarzy, dowcipnisiów, w tym wszystkim każdy podoficer czy feldfebel udziela się tak samo jak prosty żołnierz. Salonowiec. Taka gra towarzyska świetnie poprawia humor, choć trzeba się do niej uzbroić. Przezornie przyszyłem sobie skuteczne i fachowe zabezpieczenie z podwójnie złożonego kawałka wełnianego koca. Nie może się jednak rzucać w oczy, że mam tak uzbrojony tył spodni, bo wtedy zostaje się wykluczonym z gry albo ściąga się spodnie i dostaje za karę baty w majtki. U mnie tego nie widać, bo moje dwie szynki w ogóle nie są soczyste, dzięki czemu pancerz przylega świetnie. Poza tym reguły gry są surowe. Ciosy z góry albo poniżej pasa są zdecydowanie zakazane. Pięścią też nie wolno uderzać. Ładuje się tylko dłonią na płask. Ale tak mocno, jak się da. Pierwszy do nastawienia tyłka zgłasza się ochotnik albo zostaje wylosowany.
Jak wiadomo, gdy jest wielu graczy, trudno ustalić faktycznego klepacza, ponieważ ów sprawca jest natychmiast kryty przez pozostałych, którzy skaczą na wszystkie strony, jakby sami byli sprawcami. Ale oszukiwania wśród nas nie ma i gdy ktoś zostanie odkryty, musi się nadstawiać. My, żołnierze, mamy ciężką łapę i nie jeden, który włącza się w grę z ciekawości albo jest nieprzygotowany, czyli bez pancerza, chce wypróbować moją rękę, a zostanie rozpoznany. Nocami musi przykładać na swoją sekretną część ciała zimne kompresy. Ostatnio wraz z innymi z kadry przyszedł też nasz plutonowy, Papa Brickner, i naturalnie włączył się do gry. Został jednak natychmiast rozpoznany i musiał się nadstawiać. Nie ma wyjątków i chłopcy ciężko mu ładowali, a starszy pan nikogo nie potrafił rozpoznać. Po 20 ciosach bez wyniku nadeszła pora na zluzowanie, ale gry nam Brickner nie zepsuł, bo w takich wypadkach nie ma przełożonych. Nikt się nie boczy i jest tylko dużo dobrej zabawy. Gdy matki przyślą pocztą polową z daleka małą, ale miłą paczuszkę z prawdziwym górnośląskim masłem lub boczkiem, to tym bardziej da się znieść życie na tyłach. Wówczas można zaśpiewać: wesołe jest życie żołnierza. O to, żebyśmy nie byli za bardzo rozbrykani, dba już sam Pan Bóg, który każe nam myśleć o przyszłości. Kto wie, jak długo jeszcze prawdziwe będą słowa. Na bok dajcie karabiny, odstawiajcie też tornistry, hełmy z głów, pora na randewu. Dlatego zaśpiewajmy wespół z weselem, bo się wnet trąbka i bęben rozlegną, a wtedy koniec ze spokojem. Messancor, 24 lipca 1915. W ostatnich dniach nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Służba była znośna, a wyżywienie się poprawiło. Dzisiaj mamy niewielkie manewry w sąsiednich wioskach, a w południe nakazano nam leżeć w łóżkach. Po południu w ramach służby zarządzono tylko gry. Graliśmy więc w ciuciubabkę, kotka i myszkę i tak dalej, żeby kości nie zesztywniały i nie było zbyt nudno. Wypadły nam porządki w rewirze, bo nie było niczego do czyszczenia. Podłogi nie można namoczyć, inaczej zmokłaby też słoma i stałaby się jeszcze bardziej stęchła, niż jest teraz. Stoły i krzesła to nieznany luksus, uczymy się więc jak Arabowie kucania na podłodze. Okien myć nie trzeba, bo nie ma w nich szyb. Czego nie wybito, zostało zarekwirowane przez miejscową ludność. Jest to przecież budynek szkolny, więc państwowy, ale czynszu nie płacimy. Teraz, latem, mieszkanie bez szyb okiennych jest nawet całkiem praktyczne. Aczkolwiek piec mamy po środku izby i nawet w nim palimy, gdy chcemy zrobić sobie dodatkową porcję pieczeni, albo, jak to było dzisiaj, trzeba spalić śmieci czy niepotrzebną słomę. Przy tej okazji jakiś idiota wrzucił do pieca wraz ze śmieciami kilka ostrych naboi. Pierwsze naboje eksplodowały, tchórze wybiegali z izby jak błyskawica, a my, rozsądniejsi, rechotaliśmy i turlaliśmy się po legowiskach ze śmiechu z ich tchórzostwa. Wystrzelenie kilku takich nabojów w ogóle nie jest niebezpieczne. To tylko kilka mocniejszych trząśnięć, jak od kasztanów. Kule nawet nie uszkodzą pieca. Od tej pory jednak dokładnie kontroluje się nasze zasoby nabojów. 25 lipca 1915. Dzisiaj miał odprawiać mszę kapelan wojskowy dywizji, ale nie przyjechał, a na francuskie nabożeństwo już nas nie wpuszczono. Do wieczora, do godziny 8, miałem wolne i poszedłem na spacer aż do belgijskiej granicy, gdzie chcieliśmy kupić szmuglowany miód, ale miodu rzekomo nie było. Może te cwane łajdaki nam nie ufają. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Moi drodzy, jeśli Wam się podobało i chcielibyście udzielić mi wsparcia w mojej twórczości i pracy, którą wykonuję, zapraszam na moją stronę Patronite, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji, mile widziana łapka w górę, komentarz do obejrzanego materiału, a jeśli masz ochotę śledzić dalsze losy Alberta Adamskiego, wystarczy kliknąć serduszko. Dziękuję ślicznie.